Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i jesteśmy oczywiście na Palionowie i patrzcie, kto jest na serwerze. Jest Patryk, więc musimy się dzisiaj z nim spotkać, ale słuchajcie, ja miałem się z nim spotkać i mu dać prezent i tak dalej. Wszystko to jest zresztą na poprzednim odcinku, schowałem u niego w domu, ale uznałem, że nie, to było zbyt proste. Ja chcę to jednak wykorzystać, że jeszcze go nie poznałem i chciałbym go pośledzić, żeby jednak dowiedzieć się może czegoś więcej na jego temat, zanim w ogóle go jakkolwiek poznam. Więc ja dzisiaj, jako że mam podkę na niewidzialność już przygotowaną po poprzednim odcinku, postanowiłem, że pójdę i pośledzę go, dowiem się, co on tutaj robi, jak się zachowuje i tak dalej. No bo pewnie jak go spotkam i z nim zacznę rozmawiać, no to on będzie miał zupełnie inny jakby sposób zachowywania się. A w momencie, kiedy ja go tak posiedzę, to zobaczę już jaki jest. Dobra, to jest jakaś skrzynka, co to jest? Okej, dostałem jakiś list od Emilii, nie wiem co to jest, dobra. Hej, wyjeżdżam na wakacje, wracam 12 września do was, życzę w udanych 2 następnych tygodni i przywiozę wam jakieś klawę pamiątki. No dobra, bardzo fajnie, mamy tak, 2 diamenty, od niej emeralda i złote jabłko. No fajnie, dobra, bierzemy to w takim razie. No ja wiedziałem, że ona wyjeżdża, ale tego nie zauważyłem. Dobra, jakoś mega późno. Dobra, tu są wszystkie prezenty od Emilii, więc... Chociaż to nie są jakieś diamenty nazwane specjalnie, więc tego nie będę tutaj, że tak powiem, chyba odkładał. To odłożymy sobie normalnie do cennej skrzynki, czyli do Ender Chesta. Tu niech sobie to wszystko siedzi, diamenciki tutaj do tego, emeraldy. Ja mam mało tych emeraldów. Właśnie, tutaj jest ta moja skrzynka jeszcze, czy ja co z nią zrobiłem? Jest, ale ja nie używam teraz. Dobra, nieważne, to nie w dzisiejszym odcinku. Lecimy do tego Patryka, ponieważ on gdzieś tam całkiem możliwe, że będzie u siebie na tym bikini dolnym i może gdzieś tam siedzi u siebie w tym, że tak powiem, swoim domku. Nie wiem, po czym on żyje, pod głazem on żyje chyba, to tak się mówi, nie? Że ktoś pod kamieniem żyje, jak po prostu ten. Na przykład powiem wam szczerze, widzowie, że mam takiego kolegę, z którym nagrywam na kanale Szczypson Plus i też vlogi z nim nagrywam i on na przykład jest taki, że on żyje pod kamieniem. Jagieł, wbijajcie do niego na kanał, jest w porządku, ziomuś. Dobra, widzę tam, że jest Patryk w ogóle. Oj! Dobra, czekajcie, muszę się jeszcze schować, muszę tak, ściągnąć zbroję całą i wypić potę, żeby nie było przypału. Dobra, wypijam potę. Nie widać mnie, jest git. Tu robimy tak, dobra, teraz już jestem niewidzialny. Dobra, możemy zobaczyć, co on robi. Dobra, jest Patryk. Co on żre? On żre jakiegoś kurde wodorosta uwędzonego je. Dobra, idzie gdzieś tutaj, sobie krążę. Ej, tu jest w ogóle ten jego dom, włamaliśmy się tam wczoraj. Ale... Ale może nas tam zaprowadzi, jak się z nim jeszcze spotkamy. Dobra, co? On idzie do tego mojego statku? Czy co on robi? On się tu kręci tak, że tak powiem, dosyć odważnie. Mam nadzieję, że nie znajdzie tej mojej tajnej bazy. To mam nadzieję, że nie, bo jeżeli znajdzie, to w takim razie nie będzie taka tajna. Dobra, nie mogę tam wejść, ale zobaczę tu przez to. Dobra, siedzi sobie tam po prostu. Ale jak wszedł w ogóle bez zastanowienia? Dobra, czyli on wychodzi z założenia, co na bikini dolnym, to należy do niego i tyle. I nie ma gadania. Ale widać, że jest tutaj z niego porządny pirat. Patryk, kurde, ja nie mogę. Patryk rozgwiazda, widzowie. Co tu się dzieje w tym Minecrafcie niesłychanym? Dobra, idzie. O, dobra, on idzie gdzieś do tego, do SpongeBoba chyba. Dobra, pójdźmy sobie też tam do niego. Zobaczmy, co on tutaj będzie kombinował. Ogólnie to on chodzi... Co, on co chwilę je? Ile on będzie jadł jeszcze? I on już wodorosta zjadł? Zjadł rybę? I w międzyczasie coś jeszcze jadł, tylko tak nie zwróciłem uwagi, co? Dobra, wchodzi do auta. Czy Patryk ma prawo jazdy? To jest bardzo ważne pytanie. Bo ja na przykład nie mam. Więc będę zazdrościł Patrykowi, jeżeli się okaże, że on ma. Co on robi? Dobra, Patryk jest niezły wykręt. Dobra, już go lubię, bo on jest jakiś dziwny. Dobra, on... Co to... Właśnie, co to jest za budynek? To wygląda jak takie wiadro dziurawe. Dobra, wejdźmy do środka może, czy tam nie można wchodzić. Ej, tu jest jakoś zamurowane. Czy tam można wejść? Dobra, bo on chce tam wejść. Ja nie wiem, co to jest za budynek, czy to jest jakiś... Nie wiem, dajcie mi znać, co to jest za budynek, bo ja nie wiem szczerze nawet. To wygląda jak jakiś domek, ale nie da się tam wejść, bo kratą jest zamknięte. Dobra, idziemy za tym Patrykiem dalej, bo nie wiem, gdzie on idzie. On idzie do tej, jak to się nazywa? Łodzi podwodnej od Milki, właśnie, uciekło mi słowo. Dobra, czy on znajdzie sposób, jak tam wejść? Pewnie nie, pewnie... No, tutaj dałoby się teoretycznie, gdyby woda była, bo tak się wcześniej dawało. Tutaj trzeba wejść, ale i tak się nie da chyba. A, nie da się, chyba trzeba od góry w ogóle wchodzić teraz. Jeżeli... A od góry się da wejść? Czekajcie, dało się wejść od góry? Dało się, a, okej, dało się, dobra. Dobrze, pamiętam. Dobra, on do wody wlazł. Co on tu robi? Dobra, pływa sobie. Pływa, i on ciągle je! Ej, on ciągle je! Dobra, jednak SpongeBob miał rację. Ten Patryk ciągle żre. Ciągle. Bez przerwy. No dobra, ale jaki on jest głodomór. Kurczę, niesamowite. Dobra, i gdzie on idzie teraz? Pewnie wejdzie do SpongeBoba. Tak się zbliża tu. Dobra, idzie. Ło! Ej, tam jest pułapka zrobiona! On wiedział o niej!
Dobra, to jest podejrzane. On poszedł na górę, czekajcie, muszę wejść od drugiej strony, bo ja się boję tej pułapki. Od tej strony też jakaś pułapka była. Jest dalej, dobra, przejdziemy tędy. Zamknijmy to, idziemy na górę też, żeby zobaczyć, dokąd ten Patryk tutaj idzie, bo wchodzi sobie do SpongeBoba jak do siebie. Ale może, no oni to są kumple, więc może to, wiecie, może sobie pozwalają. Dobra, gdzie jest ten? Gdzie on jest? Zgubiłem go. Gdzie jest? Gdzie on jest? Halo? Zgubiłem go! O dobra, słyszę. Dobra, słyszę, jak on żre. Co on... Co on robi? Chłopca leży w łóżku i żre. Ale jak się pod kołdrą... Jak leży w ogóle, co jest grane? Dobra, wstał. Stary wstał. I łapę do mnie wystawia. Dobra, schodzi na dół. On idzie do biblioteki. Dobra, schodzimy niżej, schodzimy niżej. Tu do biblioteki. Wejdziemy sobie tutaj normalnie schodami. Dobra, on tam jest przy kominku, czekajcie, ja coś zjem, bo jestem też głodny. Aż zgłodniałem, jak patrzyłem, jak on je, serio. Po prostu jak, tak jest, jak widzicie, jak ktoś je, to automatycznie sami się robicie głodni. Ja wiem, ja dlatego nie lubię oglądać, jak ktoś je, bo ja później też jem. Chociaż mi to by się przydało, bo jestem chudy. Chudy ze mnie wir. Dobra, co ty tu robisz? Zostaw Gacusia. Gacuś jest nietykalny, rozumiesz? Dobra, ile mam tej potki jeszcze? 3,5 minuty, kurde, niedobrze, niedobrze. Ej, to ja mam mało strasznie tej potki. 3,5, no dobra, mamy niecałe 4 minuty, a ja już patrząc na licznik, no dobra, no to wyjdzie tak, że jakoś, no dobra, no mniej więcej by się zgadzał, dobra, wychodzimy tędy. Przeskoczmy, dobra, i gdzie on idzie? Dobra, on idzie gdzieś, nie wiadomo gdzie. Jest, lecz nie wiadomo gdzie. Dobra, wraca do siebie na chatę chyba. Znowu jedzę, ile on ma tego żarcia w tej łapie, to jest niesłychane po prostu. Ej, szkoda, że nie zabrałem sobie tej drugiej poty. Bo mam tylko jeszcze 3 minuty. To mało, bardzo. Ej, on idzie do tego naszego domu. Ej, jak się wbił sam w ogóle bez zastanowienia. Dobra, wszedł na górę. Idę za nim. Co on tu robi? Wszedł do Emilii, dobra. Czekajcie, ja mam inny plan. Czekajcie, wejdę sobie tu przez mój domek i wejdę górą. I wejdę od góry do Emilii. I zobaczymy, chociaż on też wyszedł na górę. Jest tu na górze. Co on robi? Co to jest za... Co jest z nim nie tak? Jak on zwiedza w ogóle? Może on tu nigdy nie był. Chociaż no, jak tu się już wprowadził, no to wydawało mi się, że już się wszystko zwiedził. Aczkolwiek, żeby tak się włamywać do kogoś na chatę bez pozwolenia? Niedobrze. Dobra, zamknął mi drzwi, nie mogę tego otworzyć teraz. O, dobra, otworzył. Wejdźmy sobie do środka. Zobaczmy, co on... Dobra, on ciągle je. Bez przerwy. On jest... Nie wiem. Dobrze, że ja mu tyle żarcia przygotowałem na ten jego prezent, bo jak ja widzę, ile on je, to on przecież to wszystko, co ja mu dałem w tej skrzynce, on to zje szybciej niż ja jeden stak chleba. No nie, mam tu puste skrzynki, więc nic ode mnie nie zabierze. Ale on pewnie żarcia szuka, jak on jest taki głodomór. Ja, na pewno żarcia szuka, jak on taki jest głodny przygód. Zamknął mi no przed nosem, dobra, wyjdę górą. Lecimy tu. Wyjdźmy sobie normalnie tędy. On gdzieś tam jest na tym, dobra, rozwalmy to. O, tu murujemy, dobra, i schodzimy teraz tędy. Hup, po cichu zejście, idealnie. Dobra, jest tutaj, gdzie on jest teraz? On jest u Emilii, gdzieś siedzi. Kurczę, co on tam kombinuje? Ej, bo Emilii nie ma i on teraz tu się wbija jakoś. W ogóle Emilia nie będzie miała okazji go tak poznać, bo on teraz tutaj jest. To będzie miała Emilia dużo zaległości, jak wróci. Dobra, lecimy na górę, zobaczmy, co on tam robi, bo to jest podejrzane, że tam tyle siedzi. Tu są zamknięte drzwi, więc i tak nie wejdę. Kurczę. Co on tam robi? Dobra, dobra, idzie. O, dobra, wyszedł. Nawet drzwi nie zamknął za sobą. Co za chłop bezczelny. No, tu też jest pusty magazyn. W ogóle całe, wszystkie skrzynki tu są puste, bo tutaj tak nie wprowadziliśmy się w sumie. Bo mieliśmy tam wszystko zrobione, więc nie wprowadzaliśmy się. Dobra, ile ja mam jeszcze? Minuta! Kurczę, to już mi się kończy. Ajajaj, no dobra, nie mamy wiele czasu. Ej, on tu coś przepala! Ej, to on tutaj robi sobie żarcie jakieś. Co jest grane? Dobra, czyli on pieców szukał. Czy on nie ma pieca u siebie na chacie? Będzie trzeba mu dać też w prezencie w takim razie jakieś piece. Najlepiej wędzarki, żeby mógł sobie wędzić, albo wiecie, jakiś piec hutniczy, żeby miały, wiecie, do przepalania. Chociaż żelaza to ja dam mu trochę. Ale dobra. To jest niesłychane, ile on je. To jest niesłychane. Mi już jest niedobrze, jak ja myślę o tym, ile on zjadł już podczas tego odcinka. To jest niesamowite. Dobra, on idzie na dół. Dobra, kończy nam się czas. Mamy 40 sekund, więc niestety nie możemy za długo z nim już przebywać. Musimy...
Dobra, zamknął mi drzwi przed nosem, więc myślę, że to jest znak na to, żebym ja tutaj został. On niech wróci do siebie na chatę. I tak idzie chyba w tamtą stronę. Tak, idzie do siebie na chatę, więc niech tam idzie. Ja w tym momencie dziękuję wam widzowie za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Może jutro uda nam się go poznać. Fajnie by było, jakbyśmy mogli z nim w końcu zamienić słówko. No a ja w tym momencie, że tak powiem, kończę odcinek tutaj u siebie na tej chacie, bo zaraz i tak mi się skończy podcast na niewidzialność. Zostało mi 10 sekund, więc w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, żeby być na bieżąco. Zapraszam na moje inne kanały na Szczypson Plusa i również na kanał Filip Szczypka, ponieważ tam odcinki są, prawda, bardzo często. Przynajmniej będziemy się starać, żeby były codziennie. Widzimy się następnym razem. Pozdro. Hello!